Hold up. No, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kamikadze i w dzisiejszym odcinku postanowiłem nagrać czwarty odcinek z serii otwierania kart UEFA Champions League 2015-16 Tops Match Attacks. Dzisiaj trochę nietypowo będzie, bo już nie kupiłem sobie dwóch saszetek, tylko postanowiłem sobie zamiast tych dwóch saszetek kupić Bravo Sport. No i dzisiaj właśnie kupiłem sobie jedno Bravo Sport. O, a co to jest? Drugie Bravo Sport? O, i jeszcze jedno, i trzecie Bravo Sport. Czyli mam w sumie trzy Bravo Sport. W jednym jest jedna karta z limitowanej edycji. I pięć kart. A czemu pięć? Saszetka przecież chyba sześć zawiera. Nie mam pojęcia, ale zaraz się przekonamy. Otwieramy sobie pierwszą gazetkę. No i limitka to jest Cristiano Ronaldo. 43 obrona, 96 atak. Bardzo fajna karta. No i teraz otworzymy sobie saszetkę. A tak jak już mówiłem, w tą grę chyba będę grał, ale teraz sobie zagrałem raz, no i nie za bardzo mi się spodobała, więc nie wiem. I jeszcze. Nie zdążyłem niestety wgrać kodów, no i ktoś mnie niestety ukradł. Brawo ja! No i tutaj mamy bazówkę Kehila, Musy, Passata, Domingueza i Monreala. Czekajcie, czy mi się wydaje? Tu nie było żadnej karty specjalnej niestety. No tutaj mamy danego. Możecie sobie pisać kody, ale i tak wam nie wejdzie. Dobra, to jedno Bravo Sport mam za nami, jeszcze sobie. Zobaczmy gazetkę na szybko. Bo może będziemy sam co będzie. W następnym numerze momencik. No i niestety tutaj widzę, że nie mam napisane. To będzie w następnym numerze, ale pewnie też karty będą. Dobra, drugi Bravo Sport. Ostatnio w ogóle przestać dawać karty do Bravo Sport, ale teraz znowu zacząć dawać. Znowu mamy filmikę Ronaldo i saszetkę. Powiem wam, że ogólnie bardziej się opłaca kupować właśnie te Bravo Sport, ponieważ Bravo Sport daje mi jedną limitkę. Do tego jeszcze paczkę kart na psa, paczka kart 3,90 kosztuje. No dobra, no mamy Memphisa, mamy Perenrino i mamy tutaj duet pomocników, to jest mój trzeci duet, mam już dwa duety pomocników i jeden duet obrońców i to jest David Silva i Raheem Sterling. Mam jeszcze Paravela, Immobile. Ciro Immobile przeszedł do Sevilla. Szczerze mam powiem, że nie wiedziałem. Kodzik to jest Vincent Kompany. Poczekajcie, bo tam było napisane, że tam jest 5 kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciekawe czemu 5? W innych saszetkach wydaje mi się, że było 6 kart, a nie 5. Nie wiem, muszę sobie zobaczyć na odcinku, czy to faktycznie 5 kart, czy 6 było. Bo już sam się trochę pogubiłem. No i ostatni Bravo Sport. W tamtej pierwszej saszetce niestety żadna karta specjalnie się nie trafiła, no cóż, jest napisane na doradzie, że niestety nie zawsze może się trafić karta specjalna. Zazwyczaj jest. O i mamy następną kartę z Real Madrid, to jest Gareth Bale. 55 obrona, 86 atak. Bardzo mi się nie podoba ta fryzura Bale'a. Łapka w górę, jeżeli też wam się nie podoba. Mamy dalej Obobankara, Nalo, Roberto i Krzakę.
A Kodzik to jest... O, Thiago Silva, no i Kodziki mi się już zwrócił, nie mam już do was żadnych pretensji. Jeżeli ktoś sobie wziął, no to sobie wziął. No i... jeżeli filmik wam się spodobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Jeżeli chcecie więcej otwierania kart, to piszcie w komentarzach. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!